Witajcie na moim kanale, mam na imię Vita, jestem w Turcji i w tej chwili jestem w Stambule. W Stambule jest pogoda zachmurzona, jest chłodno, mokro, no ale mimo wszystko wychodzę na spacer, mam ochotę pokazać Wam kolejne fajne miejsce, więc ruszamy. Pojedziemy tramwajem, potem czeka nas spacer, no i zobaczymy jak tam wygląda to o takiej porze roku i o takiej pogodzie. No. Idziemy do kabataż. Jesteśmy na przystanku Kabataż. No i teraz spróbuję złapać któryś z tych autobusów, który zawiezie mnie do Beşiktaş. Jedziemy dalej. Tutaj przyjeżdżamy obok pałacu Dolmabahçe. Akurat z tą moją kartą wycieczkową nie możemy wejść do środka, no ale... Wolę tutaj przyjechać, jak będzie wiosna, ładna pogoda, to dużo ładniejsze wideo może wyjść. No a teraz po prostu mijamy to miejsce i jedziemy dalej. Zobaczcie, nawet jadąc obok autobusem można podziwiać. O, to jest takie wejście, tutaj brama. Wow, przepięknie. No i proszę bardzo, mówiłam, słoneczko wyszło. Jesteśmy w dzielnicy Beşiktaş. No i teraz czeka nas spacer, bo nie wiem, czy są jakieś tam autobusy do Ortaköy, no ale wolę się przespacerować. No proszę, w Stambule też już można wynająć te hulajnogi, no ale niestety jest to bardzo niebezpieczne. Jak oni tutaj wjeżdżają na te chodniki, to jednak nie polecam ani samemu brać, a jak się chodzi, to trzeba uważać, żeby ktoś taki nie wjechał, bo no, nie są tutaj chodniki przystosowane do jazdy na hulajnogach. No i przyszłam do Ortaköy. Tutaj akurat przechodzę różne sklepiki, stragany z jakimiś rzeczami do zakupu. Tutaj akurat są jakieś czapki, szaliki. No, jakby ktoś zmarzł, to mógłby sobie kupić. No, ale nie chodzi o te stragany. My jedziemy w bardzo wyjątkowe miejsce. Jak mnie oglądacie, no to chyba powiecie, ojeju, dla niej to każde miejsce tutaj jest wyjątkowe. No, ale niestety Stambuł jest bardzo duży, ma bardzo dużo do zaoferowania. No i dzisiaj kolejne piękne miejsce. I to jest to miejsce. Jesteśmy w Ortaköy, obok meczetu Ortaköy, który się znajduje tutaj przy pierwszym moście przez Bosfor. Jest to bardzo wyjątkowy meczet ze względu też na swoją budowę. Mam nadzieję, będziemy mogli wejść do środka, to zrozumiecie, o co mi chodzi. No a jeśli chodzi jeszcze o jego wyjątkowość, to jest położenie. To jest taki chyba jedyny meczet, który leży na Bosforze. Jak widzicie, tam dosłownie ma taki półwysep i leży na nim. No to co, idziemy do środka i zobaczymy, jak on tam wygląda. Thank you.
wygląda na to, że jest otwarty i będziemy mogli wejść do środka. A przy okazji pogoda się poprawia, słoneczko wychodzi, więc super. Tutaj muszę się przebrać. Nie można wchodzić do meczetu z odkrytymi rękami i nogami. Trzeba się zasłonić, zasłonić włosy, więc ubieram się. Akurat przyszłam w tym czasie, kiedy się zaczęła modlitwa. No i musiałam przyjść tutaj obok pokoju, gdzie się modlą kobiety. Tam nie wchodziłam, żeby nie przeszkadzać. No i czekałam w takim poczekalni takiej. Wchodzimy do tego pięknego meczetu. No i oficjalna nazwa tego meczetu jest Büyük Mecidiye Cami, czyli Wielki Meczet Imperialny. Został on zbudowany przez ormiańskich architektów w XIX wieku przy panowaniu sułtana Abdulmedjida. Przez te duże okna mam wrażenie, że jestem pośrodku Bosforu. No i nie byłoby to moje wideo, jakby nie było na nim kota. Proszę. Sfilmowałam takiego małego kotka. Tam dużo było dookoła tego meczetu. No i ostatni widoczek tego meczetu. No jest po prostu przesympatyczny. Ma takie delikatne kolory i te lampy tutaj. Wow, zachwyca. Babuleńka ze mnie. Uciekam dalej. No i z czego jeszcze jest słynne właśnie Ortaköy? Ono jest słynne z kumpir. Kumpir to jest taki duży, pieczony ziemniak, nadziewany różnymi fajnymi rzeczami. No i to tutaj jest moje ulubione miejsce. Zaraz pokażę z bliska, jak to wygląda. Będę miała tutaj ziemniak. A tam mam peynir, zejtin, bo mysyr, evet, başka bu kadar. Yok yok, teşekkür ederim. Sadece bu kadar. Yok. No i słuchajcie, mam swego pysznego ziemnioko. Wygląda to tak. A tutaj akurat już był gotowy, rozkrojony, ale ogólnie oni go kroją na połowę. Wtedy dodają ser i masło z czosnkiem, więc to takie delikatnie jest czosnkowe. Takie pire wychodzi, tak? No i na górę można wybrać to, co się sobie życzy. Ja akurat, ojej, ciężko mi nawet mówić, bo ślina mi napływa. No, to ja wybrałam tutaj, jak widzicie, takie warzywka. Są tam różne kiełbaski, jakieś inne rzeczy, surówki. No, ale ja wolę coś takiego,
No i co? Smacznego, smacznego, kto jest przy stole, polecam. Zapłaciłam za to 25 lir, ale uważam, akurat to miejsce jest bardzo jakościowe i warto kupić tutaj, zapłacić trochę drożej, ale nigdy się nie zatrułam, nigdy nie miałam żadnego problemu z tym jedzonkiem tutaj. Można to kupić też za 20 lir albo nawet 18 w innych miejscach, ale wolę zapłacić więcej. No i będę jadła z takim widoczkiem właśnie na ten piękny meczet, w którym byłam. No i zaraz wybiorę sobie jakąś tutaj ławeczkę, bo można zjeść też w środku, ale wolę tutaj nad Bosforem sobie gdzieś się umiejscowić, no i spożyć ten mój pyszny posiłek. Więc jeszcze raz wszystkim smacznego. No, jak widzicie, umiejscowiłam się tutaj w takim zakątku pod krzaczorem. Wcinam sobie tego ziemniaka. Naprawdę jest bardzo pyszne, bardzo sycące po takim spacerze w chłodnym Istambule, szczególnie zimą, to polecam to danie. Na pewno już jedliście gdzieś to, takie dania. Ja akurat jak kiedyś byłam w Australii, to jadłam coś takiego i bardzo to lubiłam. No i wiecie co, tutaj też jest to bardzo dobrze przyrządzone. Jak widzicie, tutaj już mało zostało. Tu jest ta taka skorupka tego ziemniaka przypieczona i też jest przepyszna. W ogóle jest taka chrupiąca. No, zachwycam się i tak od razu cieplej mi się robi. Tutaj jest łódka, z którą można popłynąć na godzinowy rejs po Bosforze. Ja akurat z takich wycieczek nie korzystam, wolę po prostu wsiąść w jakąś łódkę, na przykład z Eminönü do Sarıyer, no i z miejscowymi się przepłynąć za kilka lir, napić się herbaty, no i w zasadzie to samo. Jedyne, że tutaj na pewno po drodze troszeczkę opowiadają, jakie miejsca przypływamy, no ale jak już tutaj raczej miejscowa, to korzystam z transportu miejskiego. No i co, będę już uciekała. Dzisiaj późno się wybrałam na ten spacer, więc wolę wrócić do domu, aż się zrobi ciemno. No i jeszcze pokażę jakieś takie migawki po drodze. No i co? Idziemy. Ostatni widoczek na pierwszy most przez Bosfor. No i idziemy dalej. Tutaj akurat ten statek reklamuje tę swoją wycieczkę. Ale jeszcze tutaj widoczek na nasz piękny meczet, który bardzo polecam. Tutaj akurat na tym placu dzisiaj nie ma niczego. Zazwyczaj jest taki ryneczek, gdzie tutaj przychodzą panie, które robią własne jakieś wybory, jakieś wyroby z biżuterii, wiążą na drutach, jakieś tam po prostu przepiękne, piękne rzeczy tutaj można kupić, no ale niestety dzisiaj nikogo tu nie ma. Nie wiedziałam, że są dni, kiedy to nie działa w ogóle. Tutaj też można zjeść takie bardzo smaczne wafle z różnymi słodkimi nadzieniami. No jak widzicie, tych ziemniaków tutaj sporo, ceny też są różne, i 20 i 25, więc możecie sobie przebierać. Ja polecam tamtą knajpę, ale myślę, że tutaj też wszystko jest smaczne, świeże, bo dużo turystów tutaj przychodzi. No nie tylko turystów, ale też miejscowi lubią tutaj zjeść tego ziemnioka. No tutaj jak widać, takie stare drewniane budowle.
stara dzielnica. Nazwa Ortaköy pochodzi od tego, że Orta to jest pośrodku, tak jakby Köy wieś, wieś pośrodku. Będzie ciemno, więc co? Życzę miłego oglądania filmiku i do zobaczenia w kolejnym.